Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak rozpoznać nieoryginalne słuchawki Xiaomi Piston w wersji trzeciej. Zacznijmy od opakowania, które już może nam podpowiedzieć, że słuchawki mogą być nieoryginalne. Zalakowane są bardziej z lewej, z prawej strony, a nie centralnie. Ogólnie przy oryginalnych słuchawkach ta siemka jest centralnie usadowiona. Także to już może Wam podpowiedzieć, że coś jest z nimi nie tak. Możemy otworzyć drugą taką rzeczą jest niewyraźny kod na opakowaniu. Akurat ja tutaj mam wyraźny, więc u mnie to odpada, ale jeżeli macie niewyraźny kod, to znaczy, że coś jest nie tak. Trzecią rzeczą, już przechodząc do samego opakowania, porysane pudełko. Nie wiem, czy zobaczycie tutaj na tym. Ale przy oryginalnych to się nie zdarza. Po prostu jest bardzo ładne. Bez rys. No, u mnie to wygląda, jakby przeszedł Tajfun po niej. O, coś gorszego. Dobra. Taką następną rzeczą to jest jakość tej gumy. Ogólnie, jak widzicie, są niedoróbki, to dość wyraźne. To także świadczy o nieoryginalności tych słuchawek. No i ogólnie przechodząc już teraz do samych słuchawek. No, oczywiście plastikowe. Słuchawki oryginalne nie są plastikowe. Jak możecie zobaczyć, tutaj widać łączenie plastikowe z dwóch osobnych części. No to nie, to się nie zdarza przy oryginalnych. Kolejna rzecz. Kodzik. Jeżeli zeskanujemy kodzik, to przeniesie nas na stronę Xiaomi do sprawdzania, czy są oryginalne, jednak tam ukaże nam się informacja, że ten kodzik już był poszukiwany jak 3-4 tysiące razy, więc no to też jest słabe. Kolejna rzecz to piny. Piny nie powinny być białe, tylko czarne. W oryginalnych słuchawkach są czarne, a nie białe. No i ostatnią rzeczą to wiadomo, jakość dźwięku jest fatalna, praktycznie bez basu. Słuchawki za 5 zł grają lepiej. Także, jeżeli się będziecie odwoływać na AliExpress, to najlepiej zrobić zdjęcie właśnie tych pinów. Drugiej rzeczy właśnie gdzie znajduje się ta tasiemka, że nie jest na centralnie. Kolejną rzeczą możecie także zrobić zdjęcie kodu. No, zeskanuję sobie to, czy to sprzedawca, jak to nie wiedział, ale co jest bardzo wątpliwe, albo już później przy eskalowaniu sporu, żeby AliExpress sobie doskonałował i wiedział, o co chodzi. No i trzecią rzeczą taką, że można zrobić zdjęcie właśnie tego plastiku, że jest takie łączenie słabe. I powinno Wam to przejść z full refund, czyli z pełnym zwrotem. Dobra, to tyle. Także lepiej kupować w sklepach typu GearBest,
gdzie są pewne oryginalne niż na AliExpress, bo tam nigdy nie wiadomo, czy się nie trafi na podróbkę. Dobra, to trzymajcie się, na razie.